Za nami szósty dzień zgrupowania EUKS w SIDE z EUKS TV, Jan Sobociński. Janem, dzisiaj dwa treningi, jeden na siłowni, drugi na boisku. A najpierw opowiedzmy o tym, co się działo na siłowni. Pierwszy trening na siłowni był podobny do tego, co robiliśmy dwa dni temu. Zaczęliśmy od nóg, od wypadów na mięśnie dwugłowe, poprzez pracę w dwójkach na przywodziciele i na odwodziciele. Te riksy, do tego podciąganie, ćwiczenia na barki również też były. I po południu drugie zajęcia, tym razem już, jak mówiliśmy, na boisku. Co tam się działo? Zajęcia czysto taktyczne. Wyprowadzenie piłki od bramki, przejście do kontrataku, atak pozycyjny i praca w tej czwórce, w czwórce obrońców, żebyśmy też trzymali cały czas te odległości, które cały czas ćwiczymy na treningu, i myślę, że teraz lepiej to już wygląda. Po raz kolejny pogoda okazała się łaskawa dla EUKS-u. Przed południem, kiedy były zajęcia na siłowni, pochmurno momentami kropiło, natomiast kiedy wybiegliście na boisko, wyszło piękne słońce i warunki do zajęć znowu były niemalże idealne. Pewnie, że tak. Pogoda sprzyja nam cały czas. Nie mieliśmy na żadnym treningu, myślę, takiej pogody, która by nam przeszkadzała, czy to deszcz, czy byłoby zimno. Także na razie na ten moment jesteśmy z tego zadowoleni. Jak Ci się podoba w ogóle kompleks boisk zlokalizowany w pobliżu okazałego meczetu? Boiska są bardzo przygotowane. Myślę, że na każde boisko, które byśmy weszli, byłoby takie same. To czysta przyjemność trenować na takich boiskach, w takich warunkach. A powiedz, jak przyjmowaliście na początku zgrupowania, kiedy jeszcze był dzień krótszy, zachód słońca był wcześniej, schodziliście z boiska przy dźwiękach muezina, przy wezwaniu do tradycyjnej modlitwy? Na początku reakcja troszkę taka zabawowa, bo nie na co dzień widzimy czy słyszymy takie dźwięki, które wydobywają się z meczetu. Nasza religia jest po prostu inna i tak jak mówię, na co dzień tego nie słyszymy, więc troszkę prześmiewczo, ale wiemy, że każdą religię trzeba szanować bez względu na to, jaką się wyznaje. W SIDE jesteś już drugi raz, byłeś w zeszłym roku na zgrupowaniu. Jak w ogóle podoba Ci się samo miasto i okolica? Czy poleciłbyś to miejsce na przykład kibicowi na spędzenie tutaj urlopu? Myślę, że poleciłbym. Z jednej strony widzimy piękne góry, które są na samym szczycie zaśnieżone, z drugiej strony widzimy morze, więc czego chcieć więcej? W Polsce nie mamy takiej możliwości, żeby z jednej strony widzieć polskie morze, a z drugiej widzieć góry, także na pewno bym polecił, żeby każdy kibic czy któraś z osób, które miałyby ochotę przyjechać do SIDE, żeby zwiedzić to miasto jak najbardziej. Kilku chłopaków zdążyło się już wykąpać w morzu, czy Ty również kąpiel pierwszą zaliczyłeś? Nie, kąpiel jeszcze nie, powinien tylko zwiedzić morze, zobaczyć plaże i okolice morza, i tak jak mówię, jeszcze nie było mi dane się wykąpać. Następna sprawa to warunki tutaj na miejscu. Jesteś w pokoju z Przemkiem Sajdaciem, podobno gracie w gry komputerowe, powiedz coś więcej. W gry komputerowe gramy, ale niestety za bardzo nam internet nie pozwala, żebyśmy mogli grać nie w te gry, które chcemy po prostu, i gramy na telefonach. W większej grupce chłopaków gra Przemek, gra Kuba Wróbel, Łukasz Piątek, Dominik Budzyński gra. Jeszcze kilku osób gramy w Call of Duty na telefonach. Polega na tym, że dobieramy się w czwórki i gramy albo przeciwko sobie, albo online z jakimiś różnymi graczami z całego świata. Kto zazwyczaj najlepiej sobie radzi? Myślę, że na ten moment najlepszy jest Kuba Wróbel albo Łukasz Piątek, bo my dopiero niedawno dołączyliśmy do chłopaków. Mają troszkę wyższe levele i lepsze bronie, także na ten moment są na razie górą. Powiedzieliśmy, że to już szósty dzień zgrupowania. Czy tak bez problemu jesteś w stanie te dni wyliczyć, czy już troszeczkę przy tej intensywności zajęć to wszystko się zaciera? Ciężko jest doliczyć się tych dni, które już były za nami. Jedynie pamiętam przyjazd. Jedyny dzień, który gdzieś zapadł mi w pamięć bardziej. Pracujemy ciężko, często pracujemy, mamy dwa treningi dziennie, do tego jakąś odnowę biologiczną u fizjoterapeutów pracujemy, także ciężko jest to wszystko zliczyć.
W niedzielę kolejna gra kontrolna, tym razem w Antalii mecz z Astrą Giurgiu. Jak was znam, to już pewnie nie możecie się doczekać, żeby sprawdzić się na tle silnego rywala, tym razem z Rumunii. Jasne, że tak. Bardzo, bardzo nas cieszy, że możemy już w niedzielę, bo po to pracujemy cały tydzień, żeby ten mecz w weekend zagrać. A okres przygotowawczy jeszcze jest dodatkowo cięższy dla nas, bo pracujemy z podwojoną siłą, także jak możemy tylko dostać piłkę i grać mecz z przeciwnikiem, to bardzo cieszy. Ten pierwszy sparring zakończony na zero z tyłu i zakończony zdobyciem 4 bramek wzmocnił was, dał wam takiego jeszcze dodatkowego kopa? Na pewno potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, bo w lidze gdzieś nie wychodziło nam do końca tak, jakbyśmy to chcieli. Traciliśmy sporo bramek, to zero z tyłu też bardzo nas cieszy, bo to wiadomo, dla obrońcy jest duży plus, że mecz zakończył na zero z tyłu. A propos obrońców, zimą do ŁKS-u dołączyło 3 nowych defensorów z 3 różnych państw. Jak wygląda nauka komunikacji przede wszystkim, no bo to będzie bardzo ważne w rundzie wiosennej? Myślę, że podstawowe komendy po angielsku to nie jest żaden problem dla nas, dla polskich obrońców, którzy są już w klubie, czy dla pozostałych zawodników. Także komunikacja w porządku, poza boiskiem też się dogadujemy, także nie widzę żadnego problemu. A w drugą stronę nowi już po polsku łapią to, co się do nich mówi? Cały czas podłapują jakieś słówka. Jeżeli czegoś nie wiedzą, podpytują nas. My bez problemu chłopakom pytamy, co jak się ma. W sobotę wyjątkowo jedne zajęcia tylko przed wami. Będzie wolne popołudnie. Jak zamierzasz je spędzić? Myślę, że zwiedzimy tą okolicę, która jest teraz przed nami, bo w tamtym roku byliśmy troszkę w innej okolicy. Inne rzeczy można było odwiedzać, też są inne, także myślę, że w ten sposób to spędzimy. Śledzisz to, co się dzieje w Polsce, to, co dzieje się w Łodzi, to, co dzieje się w innych klubach, czy raczej chcesz się odciąć od wszystkiego i tylko żyjesz tym, co tu i teraz? Nie, cały czas jestem w kontakcie z rodziną. Wiem, jaka jest pogoda w Łodzi, co się ciekawego wydarzyło, także tylko tyle, nic innego mnie na ten moment nie interesuje. No i na koniec nie mogę cię nie zapytać o rzecz najważniejszą. Właśnie przedłużyłeś o 2 lata umowę z łódzkim klubem sportowym. Co dla ciebie oznacza podpisanie tego kontraktu nowego? Na pewno dalej stawiam kroki w rozwoju. Klub dał mi taką możliwość, że mogę dalej się rozwijać w nim, zdobywać kolejne doświadczenia. Duża odpowiedzialność nosi przeplatankę na sercu. Jestem od małego kibicem tego klubu, stałem się jego zawodnikiem, zrobiłem awans z Ekstraklasy. Teraz czekam tylko na mistrzostwo z ŁKS-em, ale to wiadomo. Na ten moment jesteśmy w ciężkiej sytuacji, ale nie ma sytuacji bez wyjścia, także będziemy walczyć do końca, żeby utrzymać Ekstraklasę w Łodzi. To wzajemne zaufanie będzie procentowało? Na pewno. Cieszę się, że zarząd klubu zaufał mi i przedstawił odpowiednie warunki na przedłużenie umowy. Tak patrzyłem, jeżeli chodzi o twoje statystyki, równo 50 występów w pierwszej drużynie w meczach oficjalnych, ponad 50 w CLJ-ce, a ile było tych meczów w niższych kategoriach wiekowych? Kiedyś próbowałeś się doliczyć? Ciężko liczyć. Nie pamiętam, ile było turniejów w młodszych kategoriach wiekowych, a to dopiero meczy. Ciężko, to już 14 lat teraz będzie, odkąd pierwszy raz postawiłem kroki jeszcze na starej hali w ŁKS-ie. A pamiętasz te swoje początki, pierwszy trening, pierwsze przyjście do klubu, rozglądanie się jeszcze po tej starej sali? Pierwszego treningu nie pamiętam. Pamiętam gdzieś pierwsze kilka treningów, gdzie jeszcze była tak, jak w niektórych wywiadach już mówiłem, stara hala z przeciekającym dachem, jeszcze świętej pamięci, wtedy trener Robert Grzywoś nas trenował. Zawsze zaczynaliśmy od kozłowania piłki taką koordynacją ruchową z trenerem. Wtedy, kiedy wchodziłeś jako mały chłopak na zajęcia, pewnie nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałeś, że za kilkanaście lat będziesz tutaj w Turcji jako zawodnik ekstraklasowego ŁKS-u. Pewnie, że tak, ale każdy miał gdzieś swoje marzenia, każdy patrzył na tych piłkarzy, którzy wtedy byli w Ekstraklasie i walczyli za ŁKS. Dążyłem do tego, żeby w tym miejscu się znaleźć i ciężką pracę na to zapracowałem, żeby być w tym miejscu, w którym teraz jestem. Janku, w takim razie trzymamy kciuki, żeby kolejne marzenia związane z ŁKS-em i z reprezentacją narodową, nie tylko tą młodzieżową, się spełniły. Dziękuję bardzo. Gościem ŁKS TV był Janek Sobociński, obrońca Łódzkiego Klubu Sportowego.